Yerba Mate recenzję, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę recenzował ostatnią z czystych yerb od Aguantadory. Będzie to Aguantadora Para Terere, czyli yerba przeznaczona do picia z zimną wodą, czyli klasyczne terere. Powiedziałem specjalnie, że jest to ostatnia czysta Aguantadora, ponieważ czeka nas jeszcze jedna recenzja yerby ze spółdzielni spożywczej Monte Carlo pod marką Aguantadora, tylko że będzie to Aguantadora z dodatkiem ziół, więc będzie to zupełnie inny produkt. Później zaczniemy serię Sinceridad, a na końcu zajmiemy się pampą organiczną, można tak powiedzieć. Teraz chciałbym przejść do oceny samego wyglądu opakowania. Aguantadora Para Terere nie różni się niczym szczególnym od pozostałych Aguantador. Posiada zawartość kofeiny na poziomie 480 mg w naparze przygotowanym z 50 g suszu zalanych 500 ml wody o temperaturze 70 stopni. Tak jak wspomniałem, opakowanie różni się tylko i wyłącznie szatą graficzną, nie ma tutaj żadnej rewolucji, więc w sumie warto byłoby przejść do oceny zapachu. Jednak zanim to zrobię, to chciałbym powiedzieć nieco więcej o tych odmianach terere, ponieważ nie jest to pierwsza yerba przeznaczona od jakiejś marki do picia w formie terere i zazwyczaj one charakteryzują się tym, że posiadają większe patyczki, większe listki i bardzo znikłą ilość pyłu. I na przykład takim ekstremum, które do tej pory pamiętam, jest na przykład Pipore Terere, które gdzieś tutaj się naklejka za mną znajduje. Ona miała tak duże listki, że warto było je pokazywać znajomym, parzyć to niemalże w dzbanku szklanym i oglądać to. Zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądało. No i właśnie z tego względu między innymi porównam susz Aguantadory Para Terere do suszy pozostałych Aguantador. Pozostawiłem jeszcze sobie zwykłą Aguantadorę, jak i Aguantadorę Suave. No i oczywiście powiem również o smaku właśnie Aguantadory Para Terere na tle tych pozostałych suszy. Przechodzę teraz do oceny zapachu. Zapach jest identyczny, tak jak miało to miejsce w Suave. Nie rozróżniłbym tych dwóch suszy po zapachu, gdybym dostał jednocześnie Suave i jednocześnie to Para Terere, więc no, nie byłbym w stanie tego rozróżnić. Od zwykłej elaborady troszeczkę się różni ten zapach, jest on bardziej taki no i jałowy, można powiedzieć, delikatny. No a na pewno zdecydowanie różni się od Selection Special, które waliło rzeczywiście taką wędzonką i ostatnio nawet ten zapach odkryłem w takiej dobrej papryce wędzonej, mielonej, ten zapach wędzonki. Tutaj ta Aguantadora Para Terere w zapachu niczym szczególnym się nie wyróżnia, pachnie identycznie tak jak Suave, więc teraz przejdziemy do oceny wyglądu samego suszu, a później do oceny smaku. W takim razie najpierw jak wygląda susz Aguantadory właśnie w wersji terere, później porównamy go z pozostałymi suszami. Pierwsze co się rzuca w oczy to jest chyba mała ilość pyłu. Staram się ją pokazać. Tak, jest to mała ilość pyłu, przy czym pamiętajmy w wersji Suave była również taka mała ilość pyłu. Listki wydaje mi się, że będą większe niż w Suave. No i wydaje mi się też tak na oko, że tych patyczków jest troszeczkę mniej i są one na pewno cieńsze i dłuższe. Jednak sprawdzimy po prostu to zaraz obok. Tutaj obok wysypuję wersję Suave, czyli tą wersję delikatną, którą ostatnio recenzowałem. Tak, tutaj patyczki są grubsze, krótsze, listki są drobniejsze, natomiast sam kolor w wersji Suave jest nieco jaśniejszy, tutaj w wersji do Terere jest on nieco ciemniejszy. No i jeszcze, żeby było tutaj jakby porównaniu zadość, jeszcze wysypię obok trzecią, będzie to Aguantadora, ta taka tradycyjna, tutaj już mam ją w puszce, więc sypię z puszki. Tak, tutaj zdecydowanie, tak jak widzicie, drobne listki, bez jakiegokolwiek porównania, jeśli chodzi o pozostałe dwie yerby, czyli tak, wersja tradycyjna, drobne listki, największa ilość pyłu, suave, większe listki, mała ilość pyłu, no i para terere, największe listki, najcieńsze patyczki i mała ilość pyłu. Tutaj znajduje się para terere, tutaj suave, a tutaj wersja tradycyjna. Swoją yerbę zalewam oczywiście zimną wodą, tak jak powinno się zalać terere. Testowałem ją oczywiście zalewaną ciepłą wodą, bo jakże mogłoby być inaczej w moim przypadku. No i cóż można powiedzieć o tej yerbie? Porównywałem ją dosłownie przed chwilą w smaku ze zwykłą aguantadorą, jak i z aguantadorą suave. Muszę wam powiedzieć, że ta aguantadora para terere, pomimo tego, że wydaje się być yerbą o najlepszym gatunku, ponieważ zawiera duże kawałki listków, co widzieliście przed chwilą, małą ilość pyłu, małą ilość patyczków, takich cienkich, no to jest smakowo najgorszą yerbą z aguantador. Z tego względu, że po prostu ten smak jest ledwo co czuć. Nie pomaga tutaj długie moczenie tych ziół, no w sumie tak, ostrzeże paragwajskie można określić ziołem. Nie pomaga długie moczenie właśnie tych liści w wodzie. Po prostu ta yerba, przypuszczam, taka ma być, więc to jest jeszcze coś słabszego niż suave. Tak jak wcześniej wspominałem, że suave po drugim zalaniu, te trzecie, czwarte już się zrównują z normalną yerbą od aguantadory, to tutaj ta wersja para terere jest wersją, która cały czas utrzymuje się taka podzielona przez pół, można powiedzieć. No ten smak jest bardzo słaby, no i ja bym do niej nie wracał. Tą yerbę mógłbym jedynie polecić osobom, dla których smak pozostałych yerb był zbyt intensywny i szukają czegoś, co zabarwi, no to jest dobre określenie, zabarwi wodę smakiem, ale nie zdominuje tej wody. No, orzeźwienie, tak, no jeśli to ma ku temu służyć, no to tak, zdecydowanie orzeźwienie, ale ja na przykład lubię się też orzeźwić taką dobrą, konkretną yerbą zalewaną na zimno. Nie potrzebuję lekkiego zabarwienia wody. Oczywiście, żebyście mnie też źle nie zrozumieli, no ta yerba to nie smakuje jak woda, oczywiście smakuje jak yerba. Ale ten smak jest bardzo słaby w porównaniu do pozostałych yerb. Jest on na tyle słaby, że jest to w sumie jedna ze słabszych pod względem intensywności smaku yerb, które piłem do tej pory. Jeśli chodzi o sam smak, nie czuć tutaj nut kwaskowatych, goryczkowatych. Yerba ta jest po prostu delikatnie gorzkawa, no i po prostu czuć lekkie zioła, gorzkie zioło, bardzo delikatne. Jakby ktoś nigdy nie pił yerby, no to tak powinienem mu opisać ten smak, że to jest po prostu jakiś tam lekki, gorzki napar. Jeśli natomiast ktoś pił yerbę, no to tutaj czuć bardzo delikatną, słabą yerbę. Znaczy, ja bym tej yerby na pewno nie kupił. Jeśli poszukiwałbym czegoś słabszego, to sięgnąłbym raczej po tą suawę, ale no to nie są yerby dla mnie, po prostu to nie są yerby dla mnie. Natomiast no, jeśli szukacie czegoś na start, to tak, to ta yerba może być ok. Szybko zorientujecie się, jaki jest smak yerby i być może będziecie mogli się przerzucić na takie intensywniejsze gatunki. Ponieważ nie chcę mówić, że mocniejsze, ponieważ zawartość kofeiny tutaj się zgadza. No 480 mg jest ok, przy czym pamiętajmy, no yerby nie pijemy tylko i wyłącznie dla pobudzenia, to ma nie czesać po zbojach mózgowych, specjalnie tak mówię, ponieważ często na forach mam wrażenie, że ludzie poszukują czegoś, co będzie kopało równie mocno jak narkotyki. Natomiast no, yerba do tego nie służy. Yerba zawiera kofeinę, ale to nie jest jedyna jej zaleta. Pijemy ją również i dla smaku, a także i dla właściwości prozdrowotnych, czy też jako hobby. Więc nie szukajmy tutaj tylko i wyłącznie mocy pobudzenia, raczej szukajmy smaków. A tutaj ten smak jest bardzo delikatny. Pod opisem filmiku znajdziecie kod, który będzie upoważniał was do zniżki na 12% na tę yerbę, jeśli mimo wszystko zdecydujecie się na jej zakup, i będzie on ważny od poniedziałku, więc spokojnie, jeszcze możecie teraz w niedzielę kupować poprzednią yerbę. No i tyle. W kolejnym odcinku już zdradziłem, co będzie. Będzie to Aguantadora w wersji z ziołami. Zobaczymy, jak im wyszła taka mieszanka. Dzięki, do kolejnego odcinka. Cześć! To chciałbym Cię zachęcić po prostu do subskrypcji, pozostawienia łapki w górę i polajkowania fanpage'a na Facebooku. Te informacje dają mi po prostu informację zwrotną, że mój kanał Ci się podoba i to, co robię, jest dla Ciebie wartościowe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z yerbą, zadaj je pod tym filmikiem lub napisz do mnie na fanpage'u na Facebooku. Cześć!